Dobry wieczór Państwu. Żenuje mnie, że nie pamiętam, czy po imieniu jesteśmy. To fragment jednego z listów Witolda Gombrowicza do Józefa Czapskiego i doprawdy w ich relacjach to nie była największa komplikacja. O tych relacjach właśnie porozmawiamy dziś podczas wydarzenia, którego Państwo jesteście gośćmi, a które jest częścią większej całości Festiwalu Józefa Czapskiego, który w kilkunastu miastach w Polsce, we Francji i w Petersburgu się w ciągu tego miesiąca i poprzedniego odbywają. Porządek dzisiejszego spotkania będzie następujący. Najpierw pan Mirosław Baka przeczyta fragmenty korespondencji i wspomnień obu twórców. Następnie ja też bez żenady zerknę do kartki. Anna Spólna i Krzysztof Ćwikliński, historycy literatury, przybliżą nam relacje tych twórców, opowiedzą trochę o kontekście, o paryskiej kulturze i o twórczości obu tych ważnych dla kultury polskiej postaci. A na koniec zaprosimy Państwa na pierwsze piętro, na mini wystawę cztery prace Józefa Czapskiego ze zbiorów Muzeum Literatury, niepokazywane na co dzień, będzie można zobaczyć. Będzie też, jak to na wernisażu, wino i okazja do rozmów. To tyle tytułem porządkowym, a teraz zapraszam pana Mirosława Bakę. List Witolda Gombrowicza do Józefa Czapskiego. Wenezuela 16, Buenos Aires, 30 maja 1949. Szanowny i drogi panie, już od dawna myślałem o napisaniu do pana, a wizyta mojego kuzyna w Paryżu oraz pańska książka o Rosji, która stanowiła ostatnio temat rozmaitych moich rozmyślań, żywo uprzytomniły mi pańską osobę. Pańska książka jest jedną z najsilniejszych, jakie na te tematy czytałem, a to ze względu przede wszystkim na zawarty w niej ładunek ludzkości. Ja uchroniłem się od tych doświadczeń tylko na pozór, gdyż w rzeczywistości ciężko przeżyłem wojnę i jej konsekwencje, choć może na innym planie, w innych wymiarach. Kotkowski zreferował panu mój kapitalny problem. Od dłuższego czasu walczę o wydanie mojej Ferdydurkę po francusku. Jestem zupełnie pewny, że na podstawie moich doświadczeń tutaj i w Polsce, że z chwilą, gdy ta książka zostanie przetłumaczona na francuski lub angielski, moja sytuacja literacka ogromnie się wzmocni. Tutaj najlepsi znawcy prorokują Ferdydurkę sukces w skali międzynarodowej. Jest to dla mnie nie tylko kwestia ambicji, ale przede wszystkim sprawa zorganizowania sobie dalszej pracy. Tutaj pracuję w banku i nie mogę wydostać się z tych peryferii kultury, póki nie stanę się bardziej znany. Obecnie opublikowałem po hiszpańsku dramat pod tytułem Ślub, który wywołał tu spore poruszenie w środowisku moich czytelników i przygotowuję nową powieść. Moja bezsilność pochodzi stąd, że nie jestem i nie mogę być człowiekiem żadnej grupy, ani nawet pisarzem polskim w trywialnym tego słowa znaczeniu. Mogę liczyć tylko na poparcie jednostek, gdyż reprezentuję świat jednostki. Otóż nie wiem, biorąc pod uwagę wielką odmienność naszych temperamentów, czy mam w panu istotnego poplecznika, czy też tylko przychylnego czytelnika. W każdym razie pragnę pana prosić o poparcie moich starań na gruncie paryskim. Wydanie hiszpańskie Ferdydurkę poprzedziła przedmowa, w której w bezpretensjonalny sposób wyjaśniam moje założenia filozoficzne i psychologiczne, co nie tylko ułatwia czytanie, ale i chroni mnie od wielu niemądrych zarzutów, jakie robiono mi w Polsce. Anarchizm, blaga, poza, etc. Z drugiej strony jedna ta właśnie przedmowa nadaje książce sens bardziej określony. Proszę mi wierzyć, drogi panie Józefie, że moja reakcja na pańską nieludzką ziemię nie jest dyktowana oportunistycznymi względami, ale bardzo szczera i istotna. Mimo dzielących nas różnic, wyczuwam w panu bardzo ludzkiego człowieka i zdaję sobie doskonale sprawę z jakości duchowej, żeby tak się wyrazić, pańskiej wypowiedzi. Myślę, że tylko niewielu czytelników zdoła pana zrozumieć pod tym względem tak jak ja. Ślę serdeczne pozdrowienia. Podpisano Witold Gombrowicz.
List Józefa Czapskiego do Witolda Gombrowicza. 124 Rue de l'Université, 9 czerwca 1949. Paryż, 7 dzielnica. Drogi Panie, ucieszyłem się Pana listem i z krótkiego spotkania z Panem Kotkowskim, który mi dał pierwsze informacje o Panu od dawna. Dobrze pamiętam Ferdydurkę, której byłem entuzjastą, więc nie potrzebuje mi Pan tłumaczyć, co jest warta. Nie wiem jednak zupełnie, kogo Panu tu polecić. Nie znam nikogo, który by mówił po hiszpańsku. Wśród paru pisarzy mogących tutaj tę książkę ocenić. Jeśli chodzi o wydawców, widziałbym jedynie Gallimard, ale czy tam jest jakiś specjalista hiszpański, nie mogę zupełnie powiedzieć. Jeżeli się o takim dowiem, to Panu napiszę. Bardzo serdecznie dłoń Pana ściskam i zawiadomię Pana, jeśli bym tu odkrył jakąś ścieżkę hiszpańską. Podpisano Józef Czapski. List Witolda Gombrowicza do Józefa Czapskiego. 8 kwietnia 1968. Drogi Panie Józefie, żenuję się, że nie pamiętam, czy po imieniu jesteśmy. Proszę się nie gniewać, bo na starość staje się sklerotykiem. Nic przyjemniejszego zresztą. Bardzo byłem zbudowany kawałkiem Pana dziennika, niezwykle interesującego, mnie i kosmosowi poświęconego. To zupełnie sprzeczne z moim podejściem, o czym Pan pewnie przekonał się z mojego ostatniego fragmentu w Kulturze, ale to jest ujęcie możliwe, tudzież chyba inteligentne i głębokie. Przychodzi mi do głowy, czy by Pan nie zechciał napisać o mnie coś w tym sensie do numeru Lern, który jest w przygotowaniu pod redakcją Jeleńskiego. Bardzo by to ten numer wzbogaciło. Jeśli by Panu ta idea przypadła do gustu, proszę niech Pan z łaski swojej do niego zatelefonuje. Można pisać swobodnie, jak Pan wie. Ja moich komplikacji seksualnych nie ukrywam. Bardzo bym się ucieszył, gdyby coś z tego wyniknęło. Wiele pozdrowień dla Państwa. Jak jestem z Panem po imieniu, proszę wprowadzić stosowne poprawki. Podpisano Witold Gombrowicz. Dopisek, jeśli by to mogło być większe, tym lepiej. List Witolda Gombrowicza do Józefa Czapskiego, 17 kwietnia 1968. Drogi Panie Józefie, bardzo byłoby szczęśliwie, gdyby Pan napisał do Lern najmocniej, najostrzej. O, byłoby przynajmniej starcie dwóch światów, a nie jakieś tam wałkowanie. Bardzo się polecam i czułbym się zaszczycony. Co do meritum, to jedno mnie dziwi, że Pan jak gdyby nie brał pod uwagę moich dialogów z Arrow, na przykład ostatniego o formie, gdzie przecież i o mojej moralności mówię. Jeśli by to była filozofia, to przecież związana z życiem i z praktyką życia. Nie piszę dłużej, bo dużo by gadać. Jeśli by Pan przypadkiem w tę stronę się wybrał, ciekawa byłaby rozmowa. Mój telefon Vance 32 13 96, na wszelki wypadek. Nisko kłaniam się i pozdrawiam. Podpisano WG. List Józefa Czapskiego do Witolda Gombrowicza. Maison Lafitte, 11 kwietnia 1968. Drogi Panie Witoldzie, list Pana zupełnie dla mnie nieoczekiwany ucieszył mnie. Nie widzę, bym mógł o Panu pisać w Lern, pomijając już stronę czysto praktyczną, wystawa w Londynie w maju i związana z tym dzika charówka i ogłupienie. Jest powód zasadniczy. Ciągle jeszcze nie dałem sobie, w sobie i dla siebie rady z Gombrowiczem. Są w Panu warstwy i podwarstwy. Są rzeczy, których w Panu nienawidzę. Jest przeczucie, że Pan konsekwentnie niszczy to, co daje mi sens istnienia jedyny. Jako moralista głosi Pan wolność każdego odruchu, więc byt indywidualny, własny, a jednocześnie głosi Pan naszą absolutną współzależność. Więc niech żyją razem mordercy i sadyści. Każdy ma prawo do swojego kawałka mięsa w zupie, zupa z chłopca przez Pana ukatrupionego. Bo nie mogę uwierzyć, by był Pan bratem Jean-Jacques Rousseau. Nie mam narzędzia, żeby z Panem dyskutować.
Nie tylko, że nie jestem filozofem, nigdy poza dyletanckim skubaniem całej dziedziny nie przeszedłem, a chodzi mi w stosunku do Pana o sprawy najważniejsze, o których Pan wie. Jak podejść do mojego zarzutu zasadniczego, przekonania, że Pan na pewne sprawy jest umyślnie głuchy? Scena w kościele, pornografia. Niektóre wypowiedzi w dzienniku robią, że Pan mi bywa nagle bardzo bliski, jakbyśmy sobie stawiali te same problemy. Ale to nie ma nic do czynienia z Gombrowiczem ekwilibrystą, pozerem, Dalim polskiej literatury, świetnym pisarzem i tarantulą. Jeszcze ciągle Gombrowiczów dla mnie jest paru. Ale wiem przecie, że to jest ten sam, jeden. W piekle, zwyczajnym katolickim piekle i pracuje całe życie nad tym, żeby to piekło jakoś zorganizować, żeby było i owszem. Sam Pan słusznie zamurowuje wszystkie otwory swego własnego więzienia. Simone Weil gdzieś pisze o piekle, które człowiek może wyczuwać jako swoje niebo. I co zostaje? Willa na południu? Światowe sukcesy? Dziękuję. Jeszcze jazgot wyznawców i jazgot wrogów. Ci ostatni przestraszyli się, bo sławny, i umilkli. Nie umiem sformułować zarzutów, które wyczuwam i poprzez które widzę w Panu wroga, przecie nie mojego, ale kogoś, który jest. Cała reszta to przystawki i faramuszki. Jestem zupełnie świadomy, jak to, co piszę, zda się Panu mętne, jak podłożenie pod te zwykłe klisze, które nie mniej niż Panu mnie są nienawistne. I dlatego nie chciałbym pisać do Lern bez poczucia, że za to, co piszę, całkowicie odpowiadam. Za list jeszcze raz dziękując, serdecznie dłoń ściskam. Podpis Józef Czapski. List Witolda Gombrowicza do Józefa Czapskiego. Wąs, 22 stycznia 1969. Drogi Panie Józefie, Pani Iza Neyman łaskawie pomaga mi w napisaniu tego listu, bo jeszcze jestem w stanie mocno nadwątlonym. Ucieszył mnie list Pana, ale i zmartwił, bo wynika z niego, że do Lern Pan nie będzie pisał. Czy jednak nie zgodziłby się Pan na zamieszczenie fragmentów z Pana listów, które są bardzo intensywne, wraz z innymi w dziale, który się będzie prawdopodobnie nazywał Gombrowicz en pour? Jeśli Pan chce z podpisem, jeśli anonimowo, też można. Ograniczam się do tej sprawy praktycznej, bo tamta duchowa wymagałaby dłuższej odpowiedzi, a ja jeszcze ledwie zipię. Chcę tylko powiedzieć, że bardzo dziękuję za tamten list Pański. Podpisano WG. List Józefa Czapskiego do Witolda Gombrowicza, 91 Avenue de Poissy, 18 stycznia 1969, Maison Lafitte. Kochany Panie Witoldzie, dopiero po wiadomości w Figaro o Pańskim ślubie dowiedziałem się, że Pan poza astmą, która Pana tak męczy, ciężko chorował na serce. Wczoraj dowiaduję się od Jerzego, że jest Panu lepiej. Od tak dawna chcę do Pana napisać, wciąż odwlekając dla różnych powodów. Chcę Panu dziś tylko powiedzieć, od naszej wymiany listów latem wróciłem do Gombrowicza i sporo go czytałem. I od tego czasu gryzie mnie głos sumienia i chcę Panu powiedzieć, że z mojej szczerej do Pana wrogości niewiele zostało, chyba nic. To, co Panu zarzucałem, i chyba zarzucam, ale inaczej, to przecie wszystko było dotykało peryferii. Moje uprzedzenie pierwsze, Pańska wizyta na Filtrowej 1932, gdzie od początku do końca wydawało mi się, że Pan robi komedię i chce mnie nabrać, zaważyło na całym moim powierzchownym stosunku do Pana. Inaczej to chyba rozumiem niż Pan, ale bo to nie chodziło chyba o tworzenie innej formy przez Pana, ale o istotę samą Pana. O Pana inną formę, która była nie do zniesienia dla mojej formy, którą Pan zabijał. Wiele lat później zrozumiałem, że Pana sztuczność, czy to, co za sztuczność uważałem, było Pana prawdą, którą Pan uratował przed zagładą. Dziś, zresztą to już od dawna, kiedy się spieram z Gombrowiczem,
to już mi chodzi o coś innego zupełnie niż o grymasy, prowokacje i znieważanie mojego Luwru i niech się pan nie śmieje. Myślę o nim jak o człowieku bliskim i właściwie bardzo tragicznym, ale to jest duży i inny już rozdział. Chciałem panu tylko tych parę stron napisać, bo miałem wielką potrzebę panu powiedzieć, jak myślę o panu serdecznie i jak bardzo mu życzę zdrowia i jeszcze woli życia i woli pisania. Józef Czapski. List Witolda Gombrowicza do Józefa Czapskiego, 1969. Drogi panie Józefie, moc czasu straciłem na szukanie pana listów, które zapodziały się w czeluściach moich niezliczonych teczek. Ale oto są. Proszę je przejrzeć i powiedzieć, czy zgodziłby się pan na ogłoszenie wszystkich trzech w Lern. Ja myślę, że to nawet lepsze niż ewentualny artykuł, bo bardziej żywe. Wolałbym nic nie zmieniać. Są tam rzeczy bardzo ciekawe, na przykład, że jedna wizyta moja u pana zaważyła na całym pana do mnie stosunku. Albo definicja bardzo szczęśliwa mojej pozy jako muru obronnego, za którym wyrabiałem sobie formę. I to bardzo na gorąco pisane. W każdym razie byłbym wdzięczny za odesłanie tych cennych dla mnie listów. Mam nadzieję, że kłopoty państwa już się skończyły. Ja jeszcze bardzo słabowicie kuśtykam i długich listów nie mogę pisać. Wiele pozdrowień. W. Gombrowicz. Dopisek. Jeśli by pan zgodził się na publikację listów, proszę z łaski swojej je odesłać wprost Kotowi Jeleńskiemu. List Witolda Gombrowicza do Józefa Czapskiego. 5 marca 1969. Drogi panie Józefie, dziękuję za liścik i bardzo się cieszę, że listy pana ukażą się w Lern. Radzę niewiele wykreślić, a raczej dodać to spotkanie na przykład przed laty. Niech pan z łaski swojej wszystko Kotowi prześle, bo on redaktor. Wiele pozdrowień dla obojga państwa i bardzo dziękuję. Podpisano WG. Cała ich korespondencja. Ja przypomnę jeszcze, zanim zaczniemy rozmowę, o czymś bardzo ważnym. Chciałam powiedzieć, skąd pochodzą listy, które mogliśmy państwu zaprezentować, tej wyjątkowej interpretacji. Otóż jeden z nich został udostępniony przez panią Ritę Gombrowicz ze zgodą szczególną i wyjątkową na zaprezentowanie go właśnie tutaj i właśnie dzisiaj. Pozostałe pochodzą z archiwum Czapskiego przy Muzeum Narodowym w Krakowie i dzięki uprzejmości pana Janusza Nowaka, pana doktora, który zresztą jest gościem naszym również dzisiaj, jest z nami, mogliśmy je odczytać, odcyfrować, w czym pomagał, bo są w większości bardzo słabo czytelne. Józef Czapski pisał w sposób niezwykle nieprzystępny i to była osobna przygoda i osobny wysiłek, żeby niektóre te zapiski odczytać, właściwie je jeszcze interpretując. Także nasze wyrazy podziękowania i dla pani Rity Gombrowicz, i dla instytucji, którą wymieniłam, krakowskiej. Bez pomocy tych dwóch ośrodków, dwóch też przyjaznych osób, nie moglibyśmy tych tekstów państwu pokazać, zaprezentować, przeczytać. I przechodzę już do tego, do czego teraz jesteśmy zaproszeni, czyli do rozmowy z panem profesorem na temat tego, co usłyszeliśmy, ale nie tylko. Bo chciałabym, żebyśmy mogli troszkę rozszerzyć perspektywę i dzisiaj popatrzeć na Czapskiego i Gombrowicza jako na dwóch ważnych artystów, którzy byli związani ze środowiskiem paryskiej kultury i na różne sposoby, bardzo różne zresztą, bo bardzo się różnili, w tym to środowisko po prostu współtworzyli. I takie wstępne pytanie, porządkujące właściwie, proste, ale istotne, to byłoby pytanie o to, jakie znaczenie dla paryskiej kultury miało udostępnienie Gombrowiczowi łamów tego pisma. Co to znaczyło dla paryskiej kultury na początek?
Ja może zacznę od tego, że dobry wieczór Państwu. Ja może zacznę od tego, że jakby niezwiązane jest to, co powiem z tym pytaniem bezpośrednio. Otóż my do niedawna, stosunkowo do niedawna żyliśmy w przekonaniu, że Czapskiego i Gombrowicza nie łączyło nic, przeciwnie, wszystko dzieliło i wszystko odpychało od siebie. Myśmy zaufali takiemu sądowi, który został sformułowany wiele lat temu przez Wojciecha Karpińskiego. Czapski nie znosił Gombrowicza i nic nie było w stanie tego faktu zmienić. Wystarczyło otworzyć archiwa, abyśmy mogli ten sąd zweryfikować. On nie jest do końca słuszny, powiedzielibyśmy, on nie jest nawet w połowie słuszny. Prawda? Do tego przejdziemy. Jakie znaczenie dla kultury miał Gombrowicz? Trzeba to pytanie troszkę tak uzupełnić, jeśli można. Jakie znaczenie dla Gombrowicza miała kultura? Pamiętajmy, że Gombrowicz jest człowiekiem szalenie osamotnionym. Nie ma znaczenia nawet to, że Buenos Aires to jest stolica już nie Argentyny, to jest stolica całej Ameryki Południowej. To jest najważniejsze miasto. Nie tylko politycznie, to jest miasto najważniejsze przede wszystkim kulturalnie, ale Gombrowicz jest człowiekiem obcym, jest człowiekiem osamotnionym, mimo iż wiele osób zna. On tak przewrotnie, nie pamiętam, kim to było miejscu, chyba kiedy Czapski przyjechał do Buenos Aires, 54 albo 5 rok, pan dyrektor mnie poprawi, jeśli się mylę, i tam była kwestia rozmowy Czapskiego z Gombrowiczem, ja to tak odtwarzam z pamięci, proszę wybaczyć, w sprawie ewentualnie nawiązania przez Czapskiego kontaktów z artystami argentyńskimi. A Gombrowicz odpowiada, że on nie zna żadnych artystów argentyńskich. Mówi, jak to pan nie zna? Przez 16 lat pan tutaj mieszka i nie zna pan artystów. Mówi, nie, nie znam. W ogóle obraca się, nie obraca się w tym kręgu. Prawda? On nikogo nie zna. Więc w istocie jakby dwa światy, ale to nie znaczy, że to dwa przeciwne sobie bogi na dwóch przeciwnych sobie planetach. Czapski jest współtwórcą kultury. Właściwie on zakłada z Giedroyciem kulturę. No jeszcze w okazują się w Rzymie, później w Paryżu. Jest jednym z ojców założycieli, jednym z dwóch ojców założycieli. A osamotniony Gombrowicz, który jak sam twierdzi, nie ma żadnych stosunków w świecie artystycznym, nikogo nie zna, jednocześnie no, jest człowiekiem, powiedziałbym, szalenie konsekwentnym, bo kiedy bodaj proponuje mu się wystawienie, nie wiem, już nie pamiętam, czy Iwony, czy ślubu, w jednym z prowincjonalnych teatrów argentyńskich, Gombrowicz odmawia, absolutnie nie. Jeżeli ma dojść, tak? Podobnie nie zgodził się potem na kielecką premierę. A tak, 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 istotnie. Że absolutnie nie ma mowy o prowincji, to musi być Buenos Aires. Tutaj mamy Paryż i Gombrowicz nie ma swojego forum. On właściwie no nie ma gdzie publikować. Taka jest prawda, że jako pisarz polski, no oczywiście Sarka, na określenie pisarz polski, on tego określenia nie lubi, prawdę powiedziawszy, mało kto je lubi, ale on potrzebuje, powiedziałbym, okna na świat. Gombrowicz walczy o swoją wielkość, Gombrowicz walczy bezkompromisowo zresztą, wszelkimi dostępnymi środkami, łącznie środkami bolesnymi dla innych ludzi, o swoją wybitność, o swoje uznanie, a wiadomo, że dla niego uznanie to nie jest uznanie w Warszawie, to jest uznanie w Paryżu. Zresztą a propos Warszawy, taka piękna anegdota o Gombrowiczu, przecież reżim gomułkowski próbował jakby uwiarygodnić się, uwierzytelnić poprzez sprowadzenie Gombrowicza do Polski. Rzekomo Gombrowicz miał postawić warunki, że dobrze on wróci do Polski, ale stawia jeden warunek, Gomułka i Cyrankiewicz przyjadą po niego osobiście. Piękne, prawda? No, myślę, że niewielu byłoby ludzi stać na postawienie takiego warunku. Szczerze Gombrowicz doskonale wiedział, że nie wróci. Nie dlatego, że nie ma dokąd, dlatego, że nie chce wrócić. Więc jemu jest potrzebne to okno na świat, to okno na świat to Paryż. To są kontakty paryskie. To jest świetnie rokujące nowe czasopismo. Co więcej, on tych ludzi, czy Giedroycia zna sprzed wojny? Nie, Giedroycia nie zna, natomiast Czapskiego zna. Spotykali się sporadycznie. Tak, spotykali się sporadycznie po powrocie Czapskiego z Paryża w 1931 roku. I tu były znowu dwie wersje tego pierwszego spotkania. Pierwsza wersja była taka, że to było spotkanie na takim przyjęciu, herbatce, fajfie.
wydanym przez Anielę Zagórską, tłumaczkę krewną, tłumaczkę Konrada. Nabyła pod obecność nawet ówczesnego ministra spraw zagranicznych, czyli Augusta Zaleskiego, późniejszego prezydenta RP, na uchodźstwie. Ale znowu sam Czapski podaje inną wersję, że spotkali się w mieszkaniu przy Filtrowej. Też nie jest pewien daty, więc tak. To jest już po podaje latach, 32, po kilkudziesięciu latach. Podaje 32 rok, no to jest możliwe. No, nie wiem, czy być może da się to zweryfikować, no nie wiem, na ile to byłoby w ogóle istotne. To weryfikowanie, ale o spotkanie właśnie, to jest istotne, jaką rolę odgrywał Gombrowicz w kulturze, czy kultura dla Gombrowicza. To Gombrowicz zabiega o spotkanie z Czapskim, kiedy Czapski wraca z Paryża do Warszawy. Sam Czapski jakby jest mniej ciekawy Gombrowicza i to bodaj Adolf Rudnicki wtedy przyprowadza Gombrowicza do Czapskiego i okazuje się, że Gombrowicz nie ma nic do powiedzenia. Przyszedł, a nie ma nic do powiedzenia. Czapski próbuje podtrzymywać rozmowę. No to Gombrowicz pada, że on się zupełnie nie interesuje literaturą, prawda? A to przecież no, Gombrowiczowi miało rzekomo zależeć. Także nie dziwi opinia Czapskiego, który zrozumiał, że pan Gombrowicz komedię jakąś przed nim odgrywa. Takąż zresztą komedię mogę, jeszcze jedno zdanie tylko, takąż samą komedię, no celową, zresztą wystudiowaną, odgrywa Gombrowicz, któremu szalenie zależy na spotkaniu ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem. Więc Bruno Schulz prowadzi Gombrowicza do Witkacego. Oczywiście Witkacy odstawia swój teatr. Jednym z elementów tego teatru jest odczytanie Schulzowi i Gombrowiczowi listu od nimfomanki. Nie wiadomo, czy to rzeczywisty list, czy sam Witkacy go napisał. W każdym razie absolutne Himalaje obrzydliwości. I kiedy Witkacy zaczyna czytać ten list, Gombrowicz zaczyna bardzo gorąco protestować przeciwko temu. Jak pan może? Jak pan może takie rzeczy czytać? Jakby broni okopów, nazwijmy to, dobrego wychowania, moralności, przyzwoitości. Czyli zachowuje się tak, jak Witkacy, jakby powiedzieć, nie przewidział. Prawda? Witkacy nie spodziewał się tego rodzaju oporu właśnie ze strony kogoś takiego jak Gombrowicz. Więc mamy dwie role Gombrowicza nastawione na konkretnego odbiorcę. Prawda? Inny jest w stosunku do Witkacego, inny jest w stosunku do absolutnie wyjątkowego człowieka na tle Witkacego. To jest ktoś absolutnie inny. To są antypody właśnie Józefa Czapskiego. Zdaje się, że ja nie odpowiedziałem na zadane pytanie. Ja nie wiem, czy większej roli dla Gombrowicza nie odegrała kultura niż Gombrowicz dla kultury. Dlatego, że dzięki kulturze Gombrowicz pojawił się w literaturze polskiej po II wojnie. Przecież to Instytut Literacki w Paryżu publikuje Transatlantyk. Korzyść była oczywiście obustronna, nie, oczywiście, oczywiście, ale też zauważmy jedną rzecz, że kiedy Giedroyć z Czapskim zaczynają publikować Gombrowicza, to nie jest jeszcze wielki Gombrowicz. Jest jedna osoba święcie przekonana, że Gombrowicz jest wielki, to jest właśnie Gombrowicz, plus kilka osób, które mu dobrze życzą. To jeszcze nie jest ten wielki Gombrowicz. Możemy sobie wyobrazić kilka sytuacji. No hipotetycznie, że no, łamie sobie nogę w sierpniu 1939 roku i nie wyjeżdża na Chrobrym, nie odpływa do Buenos Aires, prawda? Ale możemy sobie wyobrazić coś takiego, że przedsięwzięcie Czapskiego i Giedroycia, którzy przekonują Andersa, nie tylko Andersa, ale na początku generała Andersa do wydawania kultury, to są przecież pieniądze drugiego korpusu, że im się to nie udaje, że to nie wyszło, że nie kupili domu kultury, że nie ma tego pięknego domku, tej pięknej willi w Maison Lafitte. Tu taka też uwaga drobna, jakby nie związana z tym, no poza meritum troszkę, mianowicie, że tam zawsze jest podawany adres 91 Avenue de Poissy. Prawda? A przecież po śmierci generała de Gaulle'a zmieniono nazwę tej ulicy na Avenue Charles de Gaulle. Tyle tylko, że książę redaktor nie lubił, nie znosił, nie cierpiał generała de Gaulle'a i nie przyjął tego faktu do wiadomości. I zdarzały się nierzadko sytuacje, w których goście z Polski poszukujący domu kultury nie mogli go znaleźć. Dlatego, że nikt z mieszkańców tej małej miejscowości, jednak to nie jest wielka miejscowość Maison Lafitte, nie potrafili wskazać takiego adresu. Po prostu takiego adresu nie było, no a jednocześnie był. No, gwoli sprawiedliwości powiedzmy, że
ta korzyść dla kultury z tego, że pozyskała do swojej, mówiąc bardzo brzydko, stajni Gombrowicza, rosła i rosła. Były momenty kryzysu, kiedy to Gombrowicza pisanie dla kultury nadało dynamikę czytelniczą. Na przykład ten słynny numer, w którym pojawił się tekst Gombrowicza i nie Czesława Miłosza, który narobił mnóstwo szumu. Oczywiście redaktor, ale myślę, że Józef Czapski mógł mieć w tym swój udział. Chcieli jakoś Gombrowicza użyć i używali go zwykle do wywoływania polemik czy skandali. Niestety Gombrowicz musiał się bronić przed tym i dać do zrozumienia, że jego dziennik na przykład publikowany w Kulturze nie jest zbiorem felietonów, które można przycinać albo tasować czy zmieniać ich kolejność, tylko że to jest kompletne dzieło, które jest przemyślane jako całość. To nie jest pisanie publicystyczne i dorywcze, tylko to jest po prostu, niektórzy mówią, że to jest rozpisana w konwencji dziennika powieść. Także Gombrowicz z jednej strony bardzo słusznie właściwie zawdzięczał paryskiej kulturze powrót do obiegu czytelniczego i to do takiego obiegu, na którym mu zależało, czyli do ludzi, którzy myśleli niezależnie, no bo o wiele mniej do Polski trafiało tych tekstów niż do środowiska emigracyjnego. Ale z drugiej strony paryska kultura, która pozyskała najpierw Gombrowicza, a równolegle właściwie Czesława Miłosza, miała w tym momencie, można chyba powiedzieć bez ryzyka, dwóch najwybitniejszych żyjących pisarzy na swoich łamach. To było coś niezwykłego. I moja kolejna prośba to prośba o to, żeby określić rolę Józefa Czapskiego w tym środowisku paryskiej kultury, Instytutu Literackiego, w Maison Lafitte. Kim on tam był, jakie było jego znaczenie, bo żeby zrozumieć sens tej korespondencji, trzeba rozumieć, do kogo już potem pisał Gombrowicz, kiedy pisał do Józefa Czapskiego. Tak, jeszcze jedna uwaga drobnymi. Pamiętajmy o tym, że przyjęcie, że tak powiem, Gombrowicza do tego, co nazwałaś, no słusznie to określenie funkcjonuje, stajni, było jednak pociągnięciem, nie oszukujmy się, w pewnej mierze ryzykownym. Dlatego, że pewnych ludzi się przyciągało w ten sposób, ale znacznie więcej osób czuło się odepchniętych przez tak okropnego Gombrowicza. Ja podam przykład Rena Jeleńska, no, matka przyjaciela Gombrowicza, jego admiratora. Nie da się przecenić tego, co zrobił Kot Jeleński dla wypromowania Witolda Gombrowicza w skali już nie tylko europejskiej, w skali światowej, no przez to pismo, które redagował Prywy, chyba tak, przede wszystkim przez to. I właśnie Rena Jeleńska mówi, że ona nie rozumie, jak jej syn, że to taki wykształcony człowiek, tak doskonale wychowany, może się przyjaźnić z tym okropnym Gombrowiczem. Gombrowicz był rzeczywiście w takich kontaktach, można powiedzieć, człowiekiem okropnym, człowiekiem odstręczającym, a zatem i wielu czytelników... Bywał. Może i, no dobrze, może nie dla każdego, no powiedzmy, że bywał, jasne. Ale to wiązało się z pewnym ryzykiem. To ryzyko zostało przez Giedroycza i Czapskiego podjęte i to ryzyko zostało wygrane. To dzisiaj, prawda, wszyscy możemy być prorokami, no bo proroctwo się już spełniło. Jaką rolę odegrał Czapski? W moim przekonaniu fundamentalną. Dlatego, że to pismo potrzebowało kogoś tak sprawnego, powiedziałbym takiego tytana pracy, człowieka już doświadczonego, przecież redagował pisma przed wojną, politykę chociażby, a jednocześnie był, jak sam twierdził, oddany sprawom przegranym. Przecież on na początku Giedroycz był przekonany o tym, że to się nie uda, że to tylko pociągnie przez jakiś czas, a potem zmęczymy się, zbankrutujemy i będzie po wszystkim. Więc z jednej strony potrzebny był taki koń pociągowy, a z drugiej strony potrzebny był ktoś o, powiedziałbym, szalonej, może nawet niewyobrażalnej dla nas dzisiaj klasie osobistej, jakimś takim ogromnym formacie duchowym, a jednocześnie człowiek szalenie skromny, bo był to człowiek szalenie skromny, nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, przy tym człowiek reprezentujący Europę. Nie darmo wspomnienia jego siostry Marii Czapskiej, 2 lata starszej, ale zmarłej wcześniej, chyba jakoś z 10 lat wcześniej zmarła Maria Czapska, miało tytuł Europa w rodzinie, no trochę tak jak rodzinna Europa Miłosza, ale Europa w rodzinie, bo rzeczywiście kim byli Czapscy, trzeba by całą genealogię wyprowadzić, ale dużym ja tylko... skrócie. Tak, ale nie, ja nie będę żadnej genealogii wyprowadzał, bo to trzeba się do IX wieku cofnąć do Franconii.
No to jest naprawdę dużo. Nie, ja odpowiem anegdotę. Oczywiście ja nie pamiętam, o którego Czapskiego chodziło, bo są dwie rodziny Czapskich. Są Czapscy Leliwici, czyli ci Czapscy, i Czapscy Grzymalici, to są nie ci Czapscy, inni Czapscy. I wśród tych Czapskich Leliwitów jest rodzina utytułowana, czyli hrabiostwo, do której należał Józef Czapski. I jest część, są chyba jedna gałąź boczna, czy dwie gałęzie nie są utytułowane. Nie jestem mocny w genealogii, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Tytuł hrabioski był trzykrotnie potwierdzany przez carów, w ogóle nadany przez króla pruskiego, ale mniejsza z tym. Na czym ten format polegał? Może powiem, że Jerzy Gombrowicz i Witold na pewno to wiedzieli, bo oni takie rzeczy uważali za bardzo istotne. Tak, tak, zresztą sam Czapski mówił, że tutaj, prawda, Gombrowicz snobował się. To bodajże nawet Licie Gombrowicz powiedział, że snobował się na hrabiów, bo on był prawie hrabią, a Józef Czapski był całym hrabią, tyle że jakby Józef Czapski nie dawał do zrozumienia nikomu tego, że tym hrabią jest. Traktował to jako coś, po prostu to miał, no, urodził się, włożyli go do kołyski hrabiostwem, trudno było już sobie później z tym jakoś radzić. W każdym razie, dlaczego zmierzam tutaj do takiej sytuacji, do anegdoty? Ja nie pamiętam, o którego z Czapskich chodziło, bo w tej chwili mi to przyszło do głowy. Trzeba było to sprawdzić, a będzie to trudno sprawdzić, bo mój księgozbiór jest w kartonach. Mianowicie jeden z Czapskich, przekraczając granicę litewską w 1969 roku, chcąc się przedostać na zachód via Szwecja, został aresztowany przez NKWD. I kiedy aresztowało go NKWD i zaczęli przesłuchiwać, powiedział: proszę powiadomić moją ciocię. Zapytano, kim jest ciocia, z uśmiechem. Powiedział: królową włoską. I rzeczywiście na interwencję dworu włoskiego, który wtedy był w doskonałych stosunkach z Rosją Sowiecką via Berlin, to byli przecież sojusznicy, ów Czapski został wypuszczony. No, Józef nie miał tyle szczęścia, nie powoływał się na ciocię, na królową włoską. No więc trafił do Pawliszczew-Boru, trafił później do Gryazowca, co i tak było dużym szczęściem. Bo można by trafić inaczej. Więc okazuje się, że jest potrzebny ktoś, no przecież też dodajemy, że Czapski pełni ważną funkcję w propagandzie i kulturze drugiego korpusu. Prawda? To jest ktoś, kto ma dar przekonywania Andersa. Anders rozpływa się jak masło w słońcu. Czapski potrafi przekonać Andersa do wszystkiego. A jednocześnie jest to człowiek tak skromny, że on nie chce niczego dla siebie. Zważmy, w jakich warunkach, w jak skromnych warunkach, na dobrze powiem, no szczególnie na emigracji, ale jak niewiele hrabiemu wystarczało, prawda? To minimum, choć należałoby może powiedzieć maksimum, bo najważniejsza była sztuka, prawda? Więc są potrzebne kulturze dwa filary. Ktoś, kto otwiera Europę, no bo jednak Giedroyć, mimo że książę, no kniaziowie Giedroyć, to jednak nie jest, koneksji nie miał. Nie miał tych. Nazwisko Czapski, nazwisko Hutten Czapski, to zresztą to jest jakieś pokrewieństwo, trzeba by to sprawdzić z Ulrichem von Huttenem. To nie jest tak, że to jakiś przypadek, rzekomo Czapscy zmienili, kiedy się spolonizowali, od Hutka pelusz czapka, no właśnie to Dimice powinno być, ale że właśnie tak powstało nazwisko. Nie wiem, ile w tym prawdy. Wiem, że człowiek tego formatu, artysta, a proszę pamiętać, że Czapski do wojny, przez wojnę, do czasów krótko powojennych, postrzegany jest prawie wyłącznie jako malarz i krytyk sztuki. Jako monografista Pankiewicza, to jest jego najbardziej znana praca. Mniej jako pisarz. Mniej jako pisarz. On jako pisarz nie jest nawet specjalnie znany. On nie próbuje narzucić swojego pisania. Zauważmy, no, pisze oczywiście wspomnienia starobielskie, żeby dać świadectwo, daje na nieludzkiej ziemi. Jest zobowiązany dać świadectwo i, no, użyję tego określenia, którego nie lubię, dać odpór propagandzie wschodniej. Przecież objeżdża świat nie tylko w sprawach domu kultury. Tu Giedrycz go wysyła 54-55 rok. Właśnie na kwestę, tak, jak to tak, nazywają tak, między tak, oni są biedni, taka jest prawda, oni są biedni. To jest biedny książę, to jest biedny hrabia. Można by mnóstwo wymieniać takich ludzi, którzy stracili wszystko. I no jak hrabia Stefan Badeni, który znalazł się w Budapeszcie w jednym starym garniturze, dzień wcześniej rozdając majątek wśród chłopów. Oczywiście bolszewicy tego
tej donacji nie uznali, ale mniejsza z tym, hrabia Badeni, podobny format zresztą jak Czapski, to jest to normalna rzecz. Ci ludzie nie poczuli się nawet tym jakoś szczególnie dotknięci, bo to, co było w nich największe, to nie był ich majątek. Proszę spojrzeć na taką rzecz. Gdyby porównać Gombrowicza i ja zaryzykuję to porównanie właśnie w domu Gombrowicza, w muzeum Gombrowicza, to mamy tak. Józef Czapski to jest pałac w centrum Warszawy. Natomiast Witold Gombrowicz to jest kamienica, czynszowa kamienica na obrzeżach ścisłej Warszawy. Mówię ścisłej dlatego, że w dwudziestoleciu międzywojennym Warszawa się szalenie rozwijała, wchłaniała poszczególne wsie chyba dziesięciokrotnie w stosunku do 1919 roku zmieniła swój obszar. I to jest ta właśnie różnica. Kamienica luksusowa, ale jednak tylko tak, kamienica. Ale jednak tylko kamienica. Dodajmy, że oczywiście Czapski nie mieszka w pałacu. Ale pałac Czapskich istnieje. Panie profesorze, skoro tyle ich dzieliło, tych dwóch artystów, co wynika z tej korespondencji też, a zwłaszcza Józef Czapski bezustannie powtarza, nie możemy się w pełni zgodzić, próbuję do pana dotrzeć, jestem panem zafascynowany, ale jednak te różnice są nie do pogodzenia. To dlaczego pana zdaniem Witold Gombrowicz tak usilnie, by nie rzec natrętnie, zabiega o jego publikację w Lern? Dlaczego tak go bombarduje tymi prośbami, tymi naleganiami? No bo trudno o lepsze nazwisko, mówiąc w skrócie. Czy to nie jest też tak, że Gombrowicz po prostu wyczuł, że Czapski dotyka ważnych kwestii w jego twórczości, ale dotyka w kontrze, dotyka w sposób niehołdowniczy, a Czapski był takim bardzo niezależnym krytykiem tak, Gombrowicza. I jednocześnie Czapski jest człowiekiem otwartym. Proszę zauważyć, że on próbuje, on się otwiera na Gombrowicza, on próbuje Gombrowicza zrozumieć, jak każdego. Tu Gombrowicz nie jest żadnym wyjątkiem. Natomiast Gombrowicz się zamyka i można, nie wiem, wysnuć taki wniosek, że próbuje użyć Czapskiego, nazwijmy to tak brutalnie, no jak się używa narzędzia, instrumentu. Są narzędzia bardziej nam posłuszne, mniej. Są narzędzia bardziej skuteczne i mniej skuteczne. Zresztą nie oszukujmy się, no listy tego dowodzą. Gombrowicz jakby nie owija w bawełnę. Tutaj nie ma próby rzucenia uroku na Czapskiego, dlatego że Gombrowicz już od międzywojnia wie, że Czapski się nie da. Widzi w nim takiego godnego przeciwnika tak jest, i rzetelnego widzi, tak, krytyka. Oni się oczywiście, można powiedzieć tak, że oni się rozumieją, oni się z sobą nie zgadzają. Dla Czapskiego Gombrowicz cały czas jest zagadką nie do końca wygodną, bo gdybyśmy szukali tych linii podziału, tych, co ich dzieli, co ich od siebie jakby oddala, no byłoby ich wiele. No, nie wiem, tak, no taki pierwszy, jaki mi przychodzi do głowy, nie wiem, no stosunek do religii, prawda? Stosunek do Boga, stosunek do Kościoła. No, oczywiście po książce Łukasza Tischnera mamy wątpliwości, czy to rzeczywiście z Gombrowiczem było tak, jak sądziliśmy kiedyś. W każdym razie jest potrzebny Czapski jako człowiek, który... No nie chcę użyć tego określenia, już go zresztą użyłem wcześniej, otwiera każde drzwi, ale jako człowiek, który jest do tego stopnia niezależny, człowiek, który jest no, człowiekiem takiego formatu intelektualnego, że nie ulega Gombrowiczowi, jest całkowicie odporny na jego uroki, na jego gry, na rozmaitego, a zatem może dociec do tego, co Gombrowicz nazywa za Witkacym istotną prawdą. Wyczuwa, może nawet nie wyczuwa, nie, no to jest złe słowo, bo z listów to wynika, że on już nie wyczuwa, bo to jest kawa na ławę. No przecież mimo pewnych takich zwrotów, powiedzielibyśmy nie do końca może jasnych, to jednak Czapski mówi otwarcie, jaki ma kłopot z Gombrowiczem. Ten kłopot z Gombrowiczem podoba się samemu Gombrowiczowi. Dlatego chcę go wykorzystać. Powiadam, nie no, nazwijmy to tak, gdyby do Lerny miał napisać taki artykuł, nie wiem, ktokolwiek, no, Krzysztof Ćwikliński, to Gombrowicz by tego nie chciał. Nie wiemy Gombrowicz tego. By zrobił wszystko, żeby do tego nie doszło. Natomiast Czapskiego prosi. On doskonale wie, on już nawet nie wyczuwa, on jest tego całkowicie pewien, z jakim
no nie oszukujmy się, no złe słowo, sam Czapski nie byłby zadowolony z tego określenia, ale z jakim gigantem ma do czynienia? Tak, to jest tak, jak gdyby chciał powiedzieć, chce być krytykowany inteligentnie. Tak jest. Chce być krytykowany rzetelnie, w sposób, który coś wnosi, nie poprzez marudzenie albo jakieś prostackie uwagi, tylko ale tu też w grę wchodzi w to, jaką pozycję zajmuje Czapski. Bo gdyby to była inteligentna krytyka ze strony kogoś, kto nie zajmuje żadnej pozycji, nie wiem, czy Gombrowicz zabiegałby tak o to. Gombrowicz, weźmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz, przepraszam, ja uprzedzałem zresztą i tutaj pani doktor wie, że trzeba mi będzie wyrwać mikrofon z ręki za chwilę. Otóż ta konferencja 49 rok. Oni się potem spotykają w Buenos Aires, potem Gombrowicz przyjeżdża do Europy, osiedla się, już umiera. Proszę Państwa, przecież w pewnym momencie te listy, które słyszeliśmy w znakomitej interpretacji pana Mirosława Waki, to są listy człowieka, który walczy już tylko o jedną rzecz. On nie wie, czy on dostanie Nobla. On oczywiście uważa, że powinien go dostać. On nie wie, czy dożyje. Dlatego on walczy o rzecz znacznie ważniejszą niż Nobel. Bo gdybyśmy dziś, nie wiem, przeczytali sobie całą listę noblistów, no to wiele nazwisk nic by nam dzisiaj nie mówiło. On walczy o rzecz najważniejszą dla niego. On walczy o nieśmiertelność. Jest dość bezwzględny w tej walce. Tak. I tutaj w walce o nieśmiertelność ktoś taki, jak Józef Czapski, to jest wartość, której przecenić po prostu się nie da. Domknięciem będzie nasza obecność na piętrze. Tam jest przygotowany już cały zestaw obrazów, rysunków, akwareli Czapskiego. Niewielki, ale reprezentatywny. Ale zanim wejdziemy w jego świat malarski, jeszcze chwilę zostańmy przy nim jako twórcy, jako krytyku Gombrowicza, ale też ja mam poczucie, że kimś, kto chciał się z nim zaprzyjaźnić, ale nie bardzo mógł, bo Czapski próbował, a Gombrowicz się mocno bronił przed taką bliższą relacją. Zresztą tu cała formacja duchowa Czapskiego przebiegała po innej linii niż przebiegała formacja Gombrowicza. Stąd te różnice. No dodajmy zainteresowania literaturą. Gdybyśmy prześledzili, o czym pisał Czapski, zauważymy literaturę rosyjską. Piękne, to w jednym z listów to padło. Pisze Czapski o tym, że nie zna się na filozofii, że pod dyletancku coś tam uszczypnął. Przeczytajmy to, co Czapski pisał o filozofii rosyjskiej chociażby. Tego nie mógł napisać dyletant. To mógł napisać tylko ktoś, kto rzeczywiście dogłębnie w tę filozofię wniknął. Zresztą cały ten falanster, do którego należał z rodzeństwem, no to on był filozoficzny, prawda? Zresztą Gombrowicz odwołał swój wykład w 1955 roku w Buenos Aires. Jasne, z filozofii. Nie wiadomo, czy rzeczywiście nie mógł się on odbyć, czy Gombrowicz nie czuł się pewnie w sytuacji, w której miałby takiego słuchacza. Mógł się czuć niepewnie i to jest najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie. Chociaż pamiętajmy o jeszcze jednym. Gombrowicz z tego żył, to były płatne wykłady i oczywiście przed Argentyńczykami, niczego Argentyńczykom broń Boże nie ujmując, mógł sobie pozwalać na pewne, szukam takiego określenia, na takie chocki klocki, prawda? Natomiast już w przypadku Czapskiego absolutnie nie mógł sobie na to pozwolić. Musimy podziękować mojemu rozmówcy, pan profesor ja Krzysztof za cierpliwość, za wytrzymałość. Dziękuję państwu bardzo. Gościem i rozmawiał z nami tutaj. Ale rozmowa będzie się toczyć. Zapraszamy teraz Państwa na piętro, na wernisaż wystawy. Tam można wobec tych dzieł, wobec tego, co zostało dzisiaj przeczytane, nadal rozmawiać o Czapskim, o Gombrowiczu i ich wzajemnej relacji. Ja bardzo dziękuję.